Graszka Lange, grafik. Tworzy i mieszka w Zalesiu Górnym, niedaleko Piaseczna. Projektuje książki, w sumie ponad 100, za które dość często otrzymuje nagrody i wyróżnienia. Uczy na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przez lata w pracowni projektowania książki, obecnie prowadzi pracownię ilustracji. Jest właścicielką pokaźnej kolekcji polskich książek dla dzieci z lat 60. i 70., a także książek z całego świata. Nałogowo czyta książki. Jak łatwo można zauważyć, słowo książka często powtarza się w jej życiorysie, odmieniane przez wszystkie przypadki. Jestem grafikiem, nie będę się wypierać. Mało tego, nawet bym powiedziała, że z całą mocą jestem grafikiem, natomiast nie jestem ilustratorem. Ja wiem, że dla większości ludzi te rozróżnienie nie jest takie do końca oczywiste, ale ono jest bardzo ważne, bo ilustrator to najczęściej człowiek, który robi pojedyncze albo nawet wszystkie obrazy do książki, natomiast grafik to jest człowiek, który organizuje materiał, niekoniecznie który sam wytwarza, produkuje. Często ja dostaję gotowy materiał do książki albo w ogóle nie gotowy. To ja go wymyślam, wybieram, niekiedy gromadzę, ale tak naprawdę to organizuje. To jest rodzaj takiej koncepcji intelektualnej, jak z różnych rozsianych elementów zrobić obiekt, który jest zwany książką. To tak samo jak pisarz. To nie jest tylko zbieranie słów do kupy. To nie na tym polega pisarstwo, że się pisze piękne zdania, tylko te zdania organizują rzeczywistość i tworzą jakiś konkretny obraz rzeczywistości albo wizji, albo nierzeczywistości. I tak samo jest z książką. Żeby jej kształt wizualny mógł zaistnieć, to trzeba mieć jakiś koncept i trzeba go przeprowadzić za pomocą materiałów ikonograficznych, ilustracji, no wszelkiego materiału wizualnego. I tym się zajmuje grafik. Tym, jaka jest relacja między tekstem, też w sferze wizualnej, tekst ma swój przecież obraz. To nie są tylko słowa abstrakcyjne, tylko on ma konkretny obraz, czyli typografię. Ja również tym się zajmuję. To jest, jak widać, dosyć duży zakres działań. I tym się zajmuje grafik, czyli w tym wypadku ja. A dlaczego się tym zajęłam? Zajęłam się tym dlatego, że mnie to kręci. Ja w ogóle miałam być kiedyś matematykiem. I budowanie spójnych koncepcji, analizowanie materiału, organizowanie go, syntetyzowanie, to jest to, do czego mój umysł ma pewną skłonność. Ja to lubię robić i te budowanie tych nowych światów w książce, niekiedy z niczego. To jest to, co wydaje mi się najbardziej interesujące. Nie wytwarzanie pojedynczych ładnych obrazów, chociaż niekiedy też to robię. Wytwarzam sama te obrazy, ale ja je wytwarzam dosyć na przykład niekonwencjonalny sposób. Ja je często fotografuję, przetwarzam. To nie jest klasyczna ilustracja. Będziemy o tym mówić, będę pokazywać, jak to wygląda, jak ja sobie wyobrażam książkę i jak ja przenoszę rzeczywistość na obiekt zwany książką. Nowe spojrzenie na ten materiał, który trzeba od nowa ułożyć, uszeregować, ująć w określony sposób, zestawić ze sobą, to jest to, czym się graficy zajmują, a ja jeszcze dodatkowo uczę tego ludzi, jak myśleć o książce, jak myśleć o konceptach. Bez tego w ogóle nic nie ruszy. To nie jest tak, że można po prostu zacząć od czegokolwiek, co się dzieje samo. To jest intelektualna praca, która wymaga dosyć dużej dyscypliny intelektualnej i znajomości warsztatu, no bo to też ja często do pojedynczej książki wymyślam zupełnie inny warsztat. Taką książką, do której ja wymyśliłam trochę inny, w ogóle inny sposób pokazywania i przestrzeni, i rzeczywistości, to jest taka dziwna książka Warszawa. Książkę nie można ogarnąć jednym spojrzeniem. Żeby ją skonsumować, żeby ją zjeść, żeby ją zaabsorbować, trzeba poświęcić jej dosyć dużo czasu. Relatywnie, no bo inną ilość czasu poświęca się na Czarodziejską Górę Mana, nawet bez ilustracji i tylko czysty tekst, a inną na 30-stronicową książkę dla dzieci, chociaż można poświęcić taką samą ilość czasu. Krótko mówiąc, książka jako taka ma w sobie aspekt narracji i opowiadania, niezależnie od tego,
czy jest tylko tekstem, czy jest opowieścią również wizualną. I jeśli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy i traktuje, ja już o tym mówiłam, że to są pojedyncze obrazki i nie widzi związku między tym aspektem sprawy, tą przestrzenią książki i czasem książki, to poniesie klęskę. Niestety, ja tak uważam. I ja teraz mam do tego bardzo dobrą egzemplifikację. Z mojego punktu widzenia najlepszą egzemplifikacją tej przestrzeni książkowej i w ogóle radością, jaką może sprawiać przestrzeń książki, taka rzeczywista przestrzeń książki, nie, bynajmniej nie umowna, chociaż książka ma też przestrzeń umowną, jest ta książeczka Brzechwa, wiersze dla dzieci, wytwórnia. Już sama okładka pokazuje, że jest to rzeczywista przestrzeń zaklęta w płaskim obrazku, ale nieprawda, gdyż ta przestrzeń, książka jest bytem przestrzennym i również grzbiet, który jest bokiem pudełka i tył, który jest tyłem pudełka, tworzy tą iluzję przestrzeni książkowej, ale to nie koniec. Tutaj dochodzimy do takiego wierszyka Wrona i ser. Ser został magicznie zamieniony na papier, w którym są dziury wydarte. Jest to zrobione w sposób iluzoryczny. Jak przekładamy książkę, przekładamy stronę, odwracamy stronę, to widzimy to, co moglibyśmy zobaczyć, jakby te dziury były rzeczywiste. Ten czas, o którym żeśmy mówili, i ta narracja, bo te aspekty ze sobą się wiążą, powodują, że jak ktoś umie wykorzystać fakt przekładania stron i posiadania awersu i rewersu przez stronę, a nie tylko to, że przyjęło się zwyczajowo, że po jednej stronie się pisze tekst i po drugiej stronie się pisze tekst, no to pojawiają się takie sztuczki jak w cyrku. No to są sztuczki i jak iluzjonista dokonuje. Coś się pojawia i znika przed naszymi oczami. Tak samo tu jest jeszcze jeden taki przykład. To jest wierszyk Psie Smutki. W momencie, kiedy przewrócimy stronę, to dopiero widzimy ten idealny obraz świata psiego szczęścia. Lewa strona haftu wygląda zupełnie inaczej niż prawa i ujawnia zupełnie inne prawdy, ponieważ szczęśliwość psiego świata też ma różne prawdy. No i jeszcze zamykamy i już pudełko z atrakcjami zostaje zamknięte. To jest jedna z moich ostatnich książek i ona, tak jak mówiłam, to jest książka na zamówienie, a jednocześnie książka, której autorem konceptu jestem właściwie ja sama. Mało tego, ona powstała w zadziwiający sposób, odwrotnie niż wszystkie książki. Najpierw powstał koncept i obrazy do niej i konstrukcja, a później zostali zaproszeni pisarze, żeby napisali teksty. I to są bardzo znani pisarze, dziennikarze, artyści, tłumacze i żaden z nich nie odmówił. I to było dla mnie dosyć dużym szokiem, co oznacza, że ten koncept jakoś był dla nich interesujący. Książka zawiera w sobie teksty, które sprzężone z obrazami tworzą nową wartość. Te obrazy są bardzo nietypowe. Jak przekartkujemy książkę, to tak naprawdę całe meritum tej książki jest schowane. Widzimy tylko pudełka. Tak jak w rzeczywistości. Większość kolekcji, również w muzeach, jest w szufladach, w szafach, w pudłach, w specjalistycznych, ochronnych, a również ludzie, jak trzymają przedmioty, to najczęściej one są schowane w różnego rodzaju pojemnikach, profesjonalnych, mniej profesjonalnych i to odzwierciedla w ogóle też te tajemne życie przedmiotów. One nie leżą często na wierzchu, tylko są poupychane po szufladach, pudełkach, skrzyneczkach, walizkach. W ten sam sposób ujawniają się w książce. Jeśli ktoś chce czytać
tą książkę bez obejrzenia kolekcji, bez obejrzenia tych przedmiotów, to może to uczynić, w ogóle nie zaglądać pod te schowane strony i cieszyć się samym tekstem i zastanawiać się w ogóle, o czym jest historia, ponieważ te teksty na moje życzenie w ogóle nie opisują tych przedmiotów. To są teksty literackie. Każdy z tych tekstów jest oczywiście na temat, który wywołuje konkretna kolekcja, ale bynajmniej nie opisuje. Opisuje życie ludzi, życie miasta, często fakty historyczne, na przykład opowieść o barankach cukrowych Sowuli opowiada o 68 roku, dlatego że każdy baranek ma na sobie karteczkę z datowanym rokiem. W tej chwili spójrzmy na spis treści. Baranek z 68 roku jest czarny. Stąd taka metafora i taki most między tym obrazem i tą kolekcją, która jest zupełnie prawdziwa. To jest moja prawdziwa kolekcja cukrowych baranków z Wielkanocy, wieloletnia. Niektóre są już bardzo brudne i bardzo zakurzone. Ta książka jest w jakimś sensie bardzo wymagająca i ona też jest narracją. Mimo tego, że te teksty są napisane przez różne osoby, a kolekcja każda jest inna i sama w sobie, to one tworzą pewnego rodzaju narrację, pewnego rodzaju opowieść i według mnie nikt nie ma trudności ze zrozumieniem, o czym jest ta opowieść i o jakich aspektach Warszawy i w ogóle życia tego miasta, które jest dosyć szczególne, mówi ta książka, bo Warszawa była totalnie zniszczona i stąd te przedmioty, to nie są jakieś przedmioty bardzo wartościowe, to są takie najzwyklejsze rzeczy jak ogryzki ołówek, ołówków, bombki, bardzo zniszczone i bardzo zużyte, niektóre zbite nawet. Krótko mówiąc, te prywatne życie miasta i te odsłony, które w zupełnie inny sposób pokazują. To nie jest ani przewodnik, jeśli już, to jest przewodnik po duchu miasta, tak jak ja go widzę, po tym, co jest nieuchwytne, a z drugiej strony niezwykle sensualne i konkretne, bo to są konkretne, jak najbardziej konkretne przedmioty i jak najbardziej konkretne pudełka. Jak ktoś chce się zabawić w odszyfrowywanie i rozszyfrowywanie tych pudełek, to na nich się pojawiają różne teksty i można też prześledzić wędrówki tych przedmiotów i zdekodować też te dodatkowe znaczenia zawarte w każdym z nich, nie tylko w kolekcji jako takiej. To nie jest tylko to, jak ono wygląda, tylko jak przepływa przez niego historię, jak przepływają przez niego ludzie, a te przedmioty niosą ze sobą te historie i te miejsca i te powiązania z całym światem. No, na to pozwala książka. Ja rozumiem, że pisarze też oni o tym piszą, ale te wizualne ekwiwalenty, które opadają o tym tak sensualnie, bo nie powiem, że dosłownie, bo to nie jest dosłowna opowieść, to jest opowieść niezwykle metaforyczna, to powiem szczerze, że ta książka ma swoich wielbicieli i ten pomysł się jakoś sprawdził. Powiem szczerze, że nie każdy wydawca by się na to zdecydował. To jest trudna książka i sam fakt, że ona się ukazała już nie tylko w Polsce, ale w Hiszpanii, ona najpierw się ukazała w Hiszpanii, a później w Polsce. To i tak jest dosyć duży sukces jak na tego rodzaju trudną pozycję. Bardzo często zajmuję się projektowaniem książek, do których tylko częściowo albo prawie w ogóle nie wytwarzam obrazów, tylko wykorzystuję materiały ikonograficzne, które są związane z tekstem albo zawartością książki. Robiłam zestaw druków do wystawy Podróże Pana Cogito w Muzeum Literatury w Warszawie i był to taki wypasiony katalog. Jak wiadomo, Herbert był autorem nie tylko tekstów, ale też, mam nadzieję, że wiadomo,
duże ilości rysunków, ale też tu są pocztówki, rękopisy, różne elementy związane z Herbertem, ale to jest tylko warstwa, którą dostałam, materiałów, które dostałam, i oczywiście teksty dwujęzyczne. One, oczywiście sposób ich organizacji, pomysł na tą koncepcję takiego nietypowego, bardzo prywatnego katalogu, który składa się głównie z obrazów. Ja do tego dołączyłam, do tych obrazów, których autorem jest Herbert, dołączyłam obrazy, których ja jestem autorem. To jest paginacja, która przypomina nam o mijającym czasie i o tym, że coraz bardziej zagłębiamy się w świat Herberta. I to są takie stempelki robione atramentem. One są bardzo wyeksponowane w relacji z innymi obrazami. I też takie, nazwijmy je artefakty albo przedmioty, które bynajmniej one udają tylko, że należą do Herberta, ale też nie do końca, ponieważ ja przeczytałam, otworzyło mi się na bilecie do wstępu do muzeum w Neapolu, którym byłam ja ileś lat temu, kilkadziesiąt już lat temu, i ja przeczytałam, że on też był dokładnie w tym samym muzeum, więc musiał kupować taki sam bilet, bo on wygląda jakby był gdzieś z XIX wieku. Chyba się nie zmienił od XIX wieku, albo tak został wystylizowany, bo to jest też muzeum z takimi, nazwijmy to, starożytnościami. I tego typu obiekty, które no, jak najbardziej mogłyby należeć do Herberta, jak liść, dębu, o którym on pisze, kamyk, elementy, jakieś maleńkie fragmenty, nie wiem, wyniki totolotka z lat 60. na skrawku ekspresu wieczornego, ołówek, którym mógł robić szkice, ponieważ jest uniwersalny, zwykły, drewniany, malutki ołówek, i tak dalej, maleńki kluczyk. List, który też jest pokazany jako rzeczywisty obiekt. Nie tylko jako skan, tylko jako rzeczywisty obiekt. On ma jedną stronę i drugą. Dokumenty są podpinane tutaj prawdziwymi spinaczami. Teraz nie mogę znaleźć. O, proszę. One, pocztówki mają swoje prawe i lewe strony, i wszelkie elementy, które są rzeczywistym obiektem, to występują nie tylko w kwestii wiarygodności w swoich dwóch osłonach, ale też takiej iluzji czasu, tego, że my uczestniczymy w rzeczywistym oglądaniu tych przedmiotów, a nie tylko to jest taki teatr, że widzimy tylko fronty. To jest z mojego punktu bardzo istotne, że widzimy też taką zakulisową stronę, to nie tylko co zawsze jest do oglądania, ale też te różne, nie wiem, jakieś maleńkie szkice i rysuneczki na marginesach, niekiedy niecenzuralne. Nie tylko takie oficjalne, nie wiem, rysunek z krety, jak mniemam. No nie jest podpisane skąd on, ale ja rozpoznaję kolumny kreteńskie i wydaje mi się, że to jest z Krety, z Knossos. I tak dalej, zdjęcie jego kota dołączone do listu. To jest prywatna wizja Herberta, a na okładce temu towarzyszy oczywiście typografia, która jest konsekwentnie przeprowadzona tak dosyć dyskretnie, ale też ona też ma w sobie takie odium upływającego czasu. Ona jest zużyta, litery są nierówne i odbijane tak, że czujemy, że ten czas mija, a na okładce jeden z jego rysunków wlepiony specjalnie na okoliczność tego katalogu i też na okoliczność zaproszenia, które też, jakby też na takim specjalnym papierze jest zrobione. Staram się, żeby te książki były wiarygodne. Ich uroda jest odbiciem urody rzeczywistego świata. Na tym mi zależy. W swoim dorobku mam monografię, którą popełniłam z koleżankami Cackowską i Wincentiusz Szpatyną. To jest monografia o książkach obrazkowych dla dzieci, polskich książkach obrazkowych. To zjawisko zostało dosyć wyodrębnione niedawno. A my, w ogóle mam wrażenie, że to myśmy w jakimś sensie ukuły ten termin i jakby ta książka z próbą definicji ujęcia przedmiotu, i ona oczywiście zawiera
teksty, które mówią o rzeczonych książkach obrazkowych, ale też opadają o tym zjawisku, o inspiracjach między klasyczną szkołą, czyli z lat 50., 60., 70., a współczesnymi sukcesami książki obrazkowej i tymi młodziakami, którzy teraz robią książki. I tu z jednej strony oczywiście jest Butenko, Tomaszewski, Stan, Wilkoń, a z drugiej strony nowi, czyli Ignerska, Cieślak, no po prostu cały zestaw Hanulak, Młodrzeniec ze średniego pokolenia. I ta książka też ma zupełnie inny kształt wizualny niż tego typu książki naukowe i monografie. Bo zazwyczaj to jest tekst, który jest określony mniejszą lub większą ilością ilustracji albo stron z książki, natomiast w ogóle nie możemy, jeśli ktoś nie zna książki, o której się mówi, to w jakimś sensie nie będzie miał jej obrazu. Natomiast myśmy postawiły sobie za zadanie, że za pomocą jednej strony i tego zestawienia obrazów ma powstać pewnego rodzaju koncept książki, czyli odbiorca ma się zorientować albo przypomnieć sobie książkę, którą już widział, ale ma też przypomnieć sobie nie tylko jakim stylu ona jest, tylko na czym polega jej koncept, na czym polega jej język wizualny, jak poruszają się w niej zwierzęta, jak przeprowadzona jest relacja między tekstem a obrazem i na tym polega też te unikalne ujęcie tej książki, że pokazuje książki jako pewnego rodzaju koncepty wizualne, a nawet nie tylko wizualne, jako pewnego rodzaju całości, jako pewnego rodzaju wizję. Polacy, nie gęsi, swoje książki mają, ponieważ naprawdę polskie książki obrazkowe zaczęły powstawać jako jedne z najwcześniejszych w Europie.